doda o końcu swojej kariery. Trzeba po prostu kiedyś powiedzieć stop i pożegnać się z tym. Ku ogromnemu zaskoczeniu fanów, Doda oznajmiła ostatnio, że podjęła już decyzję o zakończeniu kariery i kiedy tylko nagra nową płytę, ma zamiar zniknąć ze sceny. Czy piosenkarka jest gotowa na to, by na dobre pożegnać się z show biznesem? Kropka. O swoich planach na przyszłość gwiazda opowiedziała w rozmowie z Pomponikiem. Doda od lat robi spektakularną karierę. Doda od wielu lat jest jedną z najbardziej znanych i cenionych gwiazd rodzimego show biznesu. Artystka ma na koncie wiele albumów studyjnych, brała także udział w kilku popularnych programach telewizyjnych. W zeszłym roku widzowie mogli oglądać Rabczewską w autorskim reality show Doda. 12 kroków do miłości, w którym starała się wybrać idealnego kandydata na męża. Choć randkowe show okazało się hitem, a sama Doda zaprezentowała się z zupełnie nowej, nieznanej strony, piosenkarce nie udało się znaleźć drugiej połówki. Na szczęście wnioski wyciągnięte z randek przed kamerami szybko zaowocowały. Piosenkarka chwilę po zakończeniu programu znów się zakochała. Jej wybrankiem okazał się Dariusz Pachut, przystojny podróżnik i ratownik medyczny, który sam siebie określa mianem miłośnika endorfin. Para jest bardzo aktywna w social mediach, gdzie chętnie dzieli się z fanami zdjęciami i relacjami z egzotycznych wypadów. Doda kończy karierę. Niedawno wokalista zaskoczyła wszystkich fanów odważną decyzją. W szczytowym momencie swojej kariery Doda niespodziewanie ogłosiła, że już niebawem ma zamiar zakończyć karierę. Karierę zamierzam zakończyć po kolejnej płycie, więc Fryderyk będzie jeszcze mój. Na pewno za całokształt, obwieściła chwilę gali wręczenia Fryderyków. Czy to rzeczywiście koniec kariery popularnej piosenkarki? Kropka. Jak wyjaśniła Rabczewska w rozmowie z reporterem Pomponika, po wydaniu następnego albumu artystka ma zamiar przejść w tryb nieaktywny. Co to według niej dokładnie oznacza? Może nie nazwałabym tego trybem nieaktywnym. Po prostu trybem cieszenia się z życia i z prostych rzeczy, wyjaśniła. Przy okazji dodała, że jak na razie wciąż ma ochotę spełniać się jako gwiazda sceny, a pozytywne głosy fanów i nagrody tylko dodają jej motywacji. Nominacja do Fryderyków za najlepszą płytę jest dla mnie wystarczającą nagrodę. Dało mi to taki wiatr w skrzydła, żeby zrobić kolejną płytę, jeszcze lepszą, mam nadzieję, i tym samym zakończyć pracę aktywnej piosenkarki estradowej, wyznała w rozmowie z nami. Bardzo bym chciała, bardzo mi się to podoba. Zawsze chciałam być menedżerem. Zresztą, chcąc nie chcąc, jestem też swoim.
Czy to oznacza, że Doda nie zniknie całkowicie z show biznesu? Przekonajcie się, oglądając naszą rozmowę.